Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce na tych terenach w czasie, gdy Europę ogarnęła II wojna światowa. W tym miejscu, po drodze, którą właśnie idę, 80 lat temu codziennie chodzili do pracy ludzie pochodzący z różnych stron świata. Do ciężkiej pracy, ponad ich własne siły. Podczas II wojny światowej wcześniej ciche i spokojne żuławy rozbrzmiewały dziesiątkami nowych, obcych języków. Dzisiaj opowiem wam kilka historii. Historii więźniów malborskiego obozu jenieckiego Stalag 20B, Marienburg. Obóz dla jeńców wojennych, po niemiecku Stammmannschaftslager, czyli Stalag 20B Marienburg-Wilhelmberg, został założony przez Niemców pod koniec 1939 roku. Z początku dla polskich jeńców, a po zwycięstwach Hitlera w zachodniej Europie, także dla Anglików, Francuzów i Belgów. Znajdował się w południowej dzielnicy Malborka, na Wielbarku i był największym takim obozem w całym okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie. Dlaczego wybrano akurat to miejsce? Dawny Marienburg był strategicznym węzłem kolejowym i lokalnym centrum rolniczym. Dzięki swojemu centralnemu położeniu, Stalag w Malborku był bazą materiałową dla niemieckich fabryk i gospodarstw. Tym materiałem byli ludzie. Niemcy uznali żołnierzy wziętych przez nich do niewoli za źródło taniej siły roboczej, a było gdzie pracować. Fabryki i wielkie gospodarstwa rolne okolic Malborka, w tym Żuław Wiślanych, wymagały ogromnej ilości pracowników. Niemcy kierowali do tych prac początkowo polskich jeńców wojennych, a później cywilnych obywateli pokonanej Polski. Szeroko zakrojona niemiecka akcja propagandowa, mająca na celu zachęcenie Polaków do dobrowolnego wyjazdu na roboty w głębi Rzeszy, spotkała się z ogólnonarodową niechęcią i minimalnym odzewem. W ten sposób, żeby zapewnić sobie napływ taniej siły roboczej, Niemcy przeprowadzali łapanki oraz prowadzili powszechny obowiązek pracy przymusowej dla Polaków nawet od 12 i 14 do 60 roku życia. Odmowa pracy na rzecz III Rzeszy groziła wywozem do obozu koncentracyjnego, a nawet karą śmierci. Warunki, w jakich żyli i pracowali robotnicy przymusowi, zależały często od charakteru pracy lub podejścia niemieckiego gospodarza. Oprócz Polaków, do pracy kierowano obywateli podbitych przez hitlerowców państw całej Europy. Francuzów, Holendrów, Belgów, Żydów czy obywateli Związku Radzieckiego. Oprócz cywili, Niemcy masowo korzystali z zapełniających się wciąż obozów jenieckich, w których przetrzymywali żołnierzy wziętych do niewoli na wszystkich polach bitew II wojny światowej. Młodzi jeńcy z podbitych przez Hitlera krajów mieli zastąpić niemieckich pracowników wysyłanych na front. Stalagi nie były obozami koncentracyjnymi czy obozami zagłady, jak Auschwitz czy Stutthof, ale warunki w nich panujące były równie tragiczne. Głód i ciężka charówka wyniszczały więźniów. Jeńcy mieli pracować u niemieckich bambrów na okolicznych polach, budować okręty w stoczniach Gdyni, Gdańska i Elbląga, montować samoloty w zakładach w Królewie. Pracowali także, wbrew międzynarodowym układom i porozumieniom, w hitlerowskim przemyśle zbrojeniowym. Na Pomorzu i w Prusach było dużo pracy na gospodarstwach czy w fabrykach. Z powodu centralnego położenia w stosunku do miejsc pracy założono obóz właśnie tutaj, w Malborku. Ale nim opowiem wam o rozsianych po całej okolicy filiach i podobozach Stalagu 20B, warto wrócić do innego z naszych filmów, o głównym obozie w Malborku. Link znajdziecie w opisie. A jakie były prawne podstawy kierowania jeńców do pracy na rzecz wroga? Trzecia konwencja genewska
dotycząca traktowania jeńców wojennych została podpisana 27 lipca 1929 roku przez większość państw europejskich, za wyjątkiem Związku Radzieckiego. Sekcja trzecia tej konwencji w 5 rozdziałach mówi o pracy jeńców. Wzięci do niewoli żołnierze mogli być wykorzystywani do pracy na rzecz wroga. Mowa tu o zwykłych żołnierzach. Podoficerowie mogli być zmuszani tylko do zajęć nadzorczych, a oficerowie mogli według prawa odmawiać jakiejkolwiek pracy. Jeńcy mieli mieć zapewnione utrzymanie, dostęp do literatury, możliwość wysyłania korespondencji i otrzymywania listów i paczek z domu. Mieli mieć zagwarantowane dobre warunki higieniczne i opiekę sanitarną podczas całego pobytu w niewoli. Jeńcy skierowani do pracy mieli prawo otrzymywać za nią godną zapłatę. Sama praca nie mogła być zbyt ciężka i niebezpieczna, a jej długość zbyt nadmierna. Jeńcom wojennym przysługiwała także wolna niedziela. Co ważne, artykuł 31 rozdziału 3 sekcji 3 konwencji genewskiej mówi o pracy niedozwolonej, której nie mogli wykonywać wzięci do niewoli żołnierze. Prace wykonywane przez jeńców wojennych nie będą miały żadnego związku z działaniami wojennymi. W szczególności zabronionym jest używanie jeńców do fabrykacji i przewozu broni i amunicji wszelkiego rodzaju, jak również do przewożenia materiału przeznaczonego dla jednostek walczących. Niemcy jednak często łamali te ograniczenia, kierując jeńców do pracy w fabrykach zbrojeniowych. Niestety, wszystkie te założenia wyglądały pięknie jedynie na piśmie. Przepisy trzeciej konwencji genewskiej dotyczące traktowania jeńców wojennych były wielokrotnie łamane przez wszystkie walczące państwa, które ją podpisały. Nie tylko przez Niemców, ale także przez Brytyjczyków, Amerykanów, Chińczyków czy Japończyków. Jeńcy wojenni, którzy trafili do niemieckiej niewoli, kierowani byli do obozów jenieckich, zwanych stalagami. Jeden z nich, Stalag 20B Marienburg-Wilenberg, mieścił się w dzisiejszym Malborku. Każdy z nowych jeńców kierowanych do obozu przebywał podobną drogę. Po przybyciu do stalagu robiono jeńcom zdjęcia i każdemu z więźniów wręczano nieśmiertelniki. Metalowe krążki z wybitymi na nich informacjami o jeńcu. Nieśmiertelniki musiały być noszone przez cały czas na szyi. Niemcy dzielili jeńców pomiędzy komanda robocze i wysyłali ich do pracy poza teren obozu. Komando robocze, po niemiecku Arbeitskommando lub bardziej oficjalnie Kriegsgefangenen Arbeitskommando, było formą organizacji jeńców wojennych, mających pracować na rzecz Niemców. Komanda robocze były pod obozami macierzystych obozów jenieckich, w których przetrzymywano jeńców wojennych niższym stopniem, to znaczy do sierżanta. Macierzysty obóz, w naszym przypadku malborski Stalag 20B Marienburg-Wilenberg, zajmował się ewidencją podległych sobie jeńców, zapewniał opiekę medyczną i rozprowadzał paczki z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Jenieckie Arbeitskommanda nie mogą być utożsamiane z prowadzonymi przez SS-manów Arbeitskommandami podległymi pod obozy koncentracyjne. Czasami jeńcy z komand roboczych pracowali w jednym zakładzie razem z więźniami obozów koncentracyjnych. Jednak byli oni trzymani z dala od siebie i wspólne kontakty były przez Niemców zabronione. Każde Arbeitskommando przydzielone do pracy w fabryce lub u prywatnego gospodarza miało swój numer. Do dziś nie znamy większości numerów komand roboczych malborskiego stalagu. Wiele ze znanych nam numerów ciężko również przyporządkować do konkretnego miejsca. Z pomocą przychodzą nam wspomnienia jeńców wojennych, spisane po latach przez ich potomków. Wyłania się z nich przerażający obraz realiów życia obozowego. Brytyjczyk Fergie Smith miał numer 6383. Tak wspominał okres niewoli. Do pracy wychodziliśmy codziennie o 6 rano. Maszerowaliśmy przez 2 godziny, pracowaliśmy do 17, a potem wracaliśmy do baraków o 18 na miskę zupy i 2 kromki chleba. Ta dieta osłabiała nasze siły, a wielu jeńców zmarło z powodu dysenterii i błonicy. Dzień pracy jeńca wojennego wyglądał różnie w zależności od miejsca, do którego trafił. O 5 rano zarządzano pobudkę. Niemieccy strażnicy liczyli jeńców i następował wymarsz spod obozu. Pracowano od 7 do 12, kiedy zarządzano 45-minutową przerwę. Pracę kończono o 17 po południu, a następnie pod eskortą niemieckich wachmanów powracano do swoich baraków. Oczywiście nie było to ścisłą regułą, a godziny pracy były uzależnione od jej charakteru. Jak wspomina Brytyjczyk Fergie Smith: 100 mężczyzn spaliśmy w drewnianej kacie o wymiarach 18 na 15 stóp. Były 4 pokoje, każdy z piecem po środku.
Zima 1940 roku była ostra i żołnierze spali w ubraniach, łącznie z kominiarkami. Do Salagu jednak napływały już paczki Czerwonego Krzyża. Paczka dla Fergi zawierała między innymi dwie koszule, jedną parę rękawiczek, jedną szczotkę do stóp, żyletki i mydło, dwa swetry, 12 ciastek czekoladowych i dwa ołówki. Jeńcy pracowali najczęściej od 9 do 10 godzin dziennie, a do tego trzeba doliczyć jeszcze dojście na miejsce i przygotowanie do pracy, co mogło oznaczać nawet 12 godzin poza barakami obozowymi. Wielu z jeńców wojennych zakwaterowano jednak na terenie gospodarstw rolnych lub obok fabryk. Pracowano 6 dni w tygodniu, a na gospodarstwach niektórzy także w niedzielę musieli przez 4 czy 5 godzin karmić konie i zajmować się dojeniem krów. Pod Stark 20B Marienburg-Wilenberg podlegało jednocześnie od 17 do nawet 35 tysięcy ludzi. W samym obozie jednak nie przybywała na stałe duża ich część. Wiemy, że w sierpniu 1941 roku w barakach w obozie głównym na Wielbarku mieszkało jedynie 2093 z łącznej liczby 18 504 jeńców, czyli zaledwie 11%. Gdzie podziała się reszta? W obozie kwaterowali jeńcy pracujący na terenie miasta, nowo przybili więźniowie, a także ci, którzy byli niezdolni do pracy albo odmawiający jej. Dla jeńców, którzy nie chcieli pracować, w obozie istniały nawet specjalne baraki. Reszta została wysłana do pracy we wszystkich zakątkach Werkheitsfanzig Danzig Westpreußen, 20. Okręgu III Rzeszy, Gdańsk, Prusy Zachodnie. Duża rotacja jeńców i przenoszenie ich w ramach poszczególnych oddziałów roboczych sprawia, że Stalag 20B Marienburg w rzeczywistości powinien być określany jako Durchgangslager, obóz przejściowy. Jeńców wyznaczonych do pracy dzielono na Arbeitskommanda, komanda robocze. Te grupy mogły liczyć od kilku do nawet kilkuset więźniów. Liczba komand ciągle rosła, od 400 w listopadzie 1940 roku do 703 w styczniu 1944. Najwyższy znany jednak numer komanda roboczego to 995. Skąd taka różnica? Komand jeńców radzieckich i włoskich nie ujmowano w statystykach. Byli skazani na o wiele większe cierpienia. Jeńcy radzieccy byli uznawani przez Niemców za podludzi, a Włosi za zdrajców. Do dziś nie wiemy, co się z nimi stało i co zrobili z nimi Niemcy pod koniec wojny. Jeńców przydzielano do Arbeitskommando na podstawie języka, w którym mówili. W Stalagu dominowały dwie grupy. Brytyjczycy oraz Francuzi, do których dołączano Belgów, również mówiących po francusku. Na około 1000 komand roboczych, blisko 460 składało się w całości z jeńców brytyjskich. Tworzono także mieszane komanda międzynarodowe. Na obszarze Malborka, podczas wojny, istniało wiele komand roboczych i małych podobozów. Niemcy wykorzystywali jeńców przy porządkowaniu terenu, pracach budowlanych i w przemyśle. Najczęściej byli zakwaterowani na miejscu, lecz do niektórych z miejsc pracy musieli codziennie docierać z obozu. Malbork był strategicznie położonym miastem. To tędy z głębi Rzeszy jechały na front wschodni transporty wojskowe, a te, które wracały z Rosji, wypełnione były rannymi i umierającymi niemieckimi żołnierzami. Na terenie kolejowym pracowało komando robocze ze Stalagu, Bauzug ob der Bauthupe, obóz pracy założony w 1941 roku. Naprawą i konserwacją torów kolejowych zajmowało się na początku 200 polskich więźniów, którzy mieszkali w zwykłych wagonach. Potem zbudowano baraki, których fundamenty istniały jeszcze długo po wojnie. W zakładach lotniczych przy lotnisku w Królewie Malborskim ponad 150 jeńców zajmowało się pracą w montowni jednych z najlepszych niemieckich samolotów II wojny światowej, myśliwców Focke Wulf 190. Brytyjczycy odmawiali pracy w montowni, do której zgłosiło się jednak wielu Francuzów, którzy w ten sposób chcieli poprawić swoją sytuację w obozie. Do niewolniczej pracy zagoniono także jeńców rosyjskich. Ich sytuacja była tragiczna. Za najmniejsze przewinienie czekał ich jeden los – obóz zagłady Stutthof. Jakby tego było mało, amerykańskie samoloty dwukrotnie zbombardowały zakłady montażowe, niosąc pracownikom śmierć z powietrza. Na terenie portu rzecznego nad Nogatem
tartaku, fabryki wyrobów gumowych i w innych zakładach dzielnicy przemysłowej pracowały komanda określone wcześniej jako osobny obóz Kriegsgefangenenlager Nogat, leżący na ulicy Dalekiej, dawnej Hafenstrasse. 59 jeńców brytyjskich z komanda numer 420 pracowało w malborskiej fabryce mleka skondensowanego. Obok, za drutem kolczastym, zamknięto wywiezione na roboty przymusowe kobiety ze Związku Radzieckiego. Kontakty z nimi były przez Niemców surowo zakazane. Kolejnym miejscem, gdzie pracowali jeńcy, była malborska cukrownia przy dzisiejszej ulicy De Gaulle'a, która była jednym z największych takich zakładów na Pomorzu. Przetwarzano tam buraki cukrowe, uprawiane na polach pobliskich Żuław Wiślanych. Co ciekawe, w budynku naprzeciwko cukrowni było zlokalizowane archiwum zawierające comiesięczne spisy i raporty dotyczące komand obozowych. Archiwum przetrwało ciężkie walki w mieście, ale zostało niestety zniszczone podczas rozbiórki budynku już po wojnie. Zdołano uratować tylko kilkanaście dokumentów. Grupa jeńców włoskich, serbskich, francuskich i brytyjskich pracowała na terenie, gdzie niegdyś stała restauracja Malborskiego Bractwa Strzeleckiego. Dziś jest tam parking przy ulicy Mickiewicza. W tym miejscu był obozowy lazaret, przyjmujący chorych i wyczerpanych więźniów. To tylko niektóre z miejsc, gdzie na terenie Malborka podczas wojny pracowali jeńcy wojenni. Znamy jeszcze wiele komand roboczych, każdy oznaczony numerem. Numer 287 pracował w Urzędzie Zaopatrzeniowym Wojsk Lądowych. Numer 288 w malborskim magistracie. Numer 356 w stolarstwie i transporcie. 506 w ogrodnictwie i zakładzie stolarskim. 553 w filii zarządu wojsk lądowych, a 565 w smołowni. W odnalezionym przez nas niemieckim notatniku z czasów wojny natrafiliśmy na niesamowite informacje. Jeden z baraków dla jeńców, oznaczony jako Stalag-Barake, znajdował się w samym centrum miasta. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, na ulicy Piastowskiej. Nie ma tu już śladu po dawnym baraku, stojącego niegdyś w cieniu potężnej krzyżackiej twierdzy. Jeńcy Stalagu 20B byli kierowani również do innych zadań. Usuwali zniszczenia spowodowane alianckimi bombardowaniami, naprawiali tory kolejowe, budowali schrony przeciwlotnicze i kopali umocnienia, jak na przykład wielokilometrowy rów przeciwczołgowy wokół Malborka. Większość z nich, ponad 60%, była jednak wysyłana do pracy na niemieckich gospodarstwach rolnych, poza Malborkiem. Ci mogli nazywać się prawdziwymi szczęściarzami. Nie groziło im przymieranie głodem, chociaż rzadziej docierały do nich listy i paczki. Małe, kilku lub kilkunastoosobowe komanda mieszkały na poddaszach budynków gospodarczych, takich jak stajnie, stodoły i magazyny. Dla większych grup budowano specjalne podobozy. Baraki były pełne szczurów. Wszędzie panowała wilgoć. Jeńcy w tych skrajnie ciężkich warunkach musieli przetrwać mroźną zimę, a strażnicy nie zawsze dawali się przekupić. Palenie papierosów w teorii było zabronione. Jeńcy, którzy odznaczali się nienagannym zachowaniem, otrzymali pozwolenie na palenie tytoniu. W środy, soboty i niedziele, podczas przerwy o 12 w południe i wieczorem po pracy, mogli zapalić od 1 do 3 papierosów. Nie przeszkadzało to jednak zaradnym jeńcom, którzy wymieniali cenną walutę, jaką były papierosy, na artykuły pierwszej potrzeby. Obozy jenieckie na terenie III Rzeszy, a także poszczególne komanda robocze były kontrolowane przez przedstawicieli Czerwonego Krzyża, którzy monitorowali sytuację. Sprawdzali, czy Niemcy nie łamią postanowień konwencji genewskiej. Spisywali oni skargi jeńców i starali się doprowadzić do polepszenia sytuacji we wszystkich komandach roboczych. W rozmowach między jeńcami a władzami niemieckimi pośredniczyła osoba zwana mężem zaufania. W Stalagu 20B Marienburg był to Szkot James Fulton. Jeździł on po komandach roboczych i monitorował sytuację w każdym z nich, sprawdzając, czy jeńcom niczego nie brakuje. A skarg na niemieckich strażników było dużo. Niektórzy jeńcy na przykład skarżyli się, że po pracy w deszczu ich mokre mundury nie mogły być suszone we wnętrzach ogrzewanych baraków, a Niemcy nakazali im zostawić je na zewnątrz. Po deszczowej nocy jeńcy idący rano do pracy musieli zakładać przemoczone ubrania, co tylko potęgowało poczucie wyziębienia i beznadziei. Brakowało leków, środków higienicznych i podstawowych artykułów żywnościowych. Ogromna większość jeńców trafiała do niemieckich gospodarzy,
zajmując się pracą na roli, hodowlą i doglądaniem zwierząt. Polscy robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni ze Stalagu 20B Marienburg musieli pracować dla niemieckich Bauerów w każdej wsi wokół dzisiejszego Malborka. Jeńcy zajmowali się ciężką pracą na gospodarstwie. Pomagali w żniwach, oporządzali konie, doili krowy, karmili świnie i kury. Każdego dnia wstawali przed świtem, aby razem z polskimi robotnikami przymusowymi zastępować nieobecnych synów niemieckich gospodarzy, wcielonych do Wehrmachtu i wysłanych na front. Komanda robocze mieszkały w osobnych barakach lub w budynkach gospodarczych, takich jak stodoły. Osoba mieszkająca w tym gospodarstwie na zdjęciu opowiadała nam o tym, jak odnalezione rzeczy osobiste, niby tak niepozorne, jak wieszaki, a także potężna żelazna zasuwa blokująca drzwi, są ostatnimi świadectwami o ludziach mieszkających w takich warunkach podczas ostatniej wojny. W tym właśnie gospodarstwie, we wsi Gronajny, przed wojną nazywającej się Grünhagen, mieszkał zaś nie byle kto. Bruno Ewert wraz z żoną Helenę, jedna z najbardziej znanych osób w dawnym Marienburgu i na całych Żuławach Wiślanych, a później w Danii, Urugwaju, a w pewnych kręgach i na całym świecie. Kim był Bruno Ewert, dowiecie się w przyszłości. Z pewnością pojawi się jeszcze w niejednym z naszych przyszłych odcinków. Brytyjskie Arbeitskommando znajdowało się także we wsi Milenz na Żuławach. Dziś ta wieś nazywa się Miłorac, a małżeństwo mieszkające na terenie gospodarstwa, gdzie znajdowało się niegdyś komando robocze, prowadzi wspaniałą izbę pamięci. Jeśli chcecie poznać dzieje Szkotów i Anglików z tego komanda roboczego, zapraszamy Was do dawnej wozowni w Miłoradze. W niedalekim Gnojewie, które w latach 40. nosiło nazwę Gnojau, znajdował się mały podobóz Stalagu 20B Marienburg. Niedaleko średniowiecznej kapliczki przydrożnej znajdowały się baraki otoczone drutem kolczastym. Jeńcy belgijscy, brytyjscy, a potem sowieccy pracowali tu przy budowie drogi i nowoczesnej autostrady. Szczególnie jeńców radzieckich spotkał w żuławskim Gnojewie tragiczny los. A o tych wydarzeniach przypomina pomnik stojący przy drodze. Tę historię z pewnością również opowiemy w przyszłości. Jeńcy wojenni ze Stalagu 20B Marienburg zimą często pracowali w malborskiej cukrowni podczas kampanii cukrowniczej. Latem zaś byli kierowani także do prac leśnych, polegających na wycince drzew, transporcie surowca i obsłudze tartaków. Oprócz tartaków w malborskiej dzielnicy Piaski, komanda robocze pracowały w wielu miejscowościach Prus Zachodnich. Wiąże się z tym wiele interesujących, czasem zabawnych, a często tragicznych historii. Brytyjczyk, kanonier George Bates, pracował na farmie i przy wyrębie lasu w Großwesseln, dzisiejszym Zakrzewie w Elblągu. Opowiadał, że brytyjscy jeńcy nazywali niemieckiego dowódcę swojego komanda leśnego Robin Hoodem. Wielu niemieckich wachmanów okazywało zrozumienie dla niedoli więźniów Stalagu. Starsi ze strażników często sami byli wcześniej jeńcami podczas I wojny światowej. Niekiedy jednak dochodziło do poważnych sprzeczek. Zabierzemy Was w jedno z miejsc, które być może przybliży nam warunki, w jakich żyli i pracowali jeńcy, oraz pozwoli poczuć emocje, które towarzyszyły im przez lata spędzone daleko od domu. Jedna z takich historii wydarzyła się na południe od Malborka, w okolicach Sztumu, jesienią 1944 roku. W okolicach dzisiejszej wsi Sztumskie Pole, dawnego Sztumefelde nad Jeziorem Białym, znajdowało się złożone z jeńców brytyjskich leśne komando robocze, pracujące w przemyśle drzewnym. Po wojnie, w miejscu tego XIX-wiecznego parowego tartaku, powstanie słynna sztumska fabryka mebli. Jednym z pracujących tam jeńców był Malcolm Mackenzie, noszący pseudonim Clicks. Miał 39 lat i był Szkotem, słynnym bokserem, który jeszcze przed wojną, w 1932 roku, zdobył mistrzostwo wagi ciężkiej i wiele innych trofeów dla pułkowej drużyny bokserskiej. W czasie II wojny światowej służył w Seaforth Highlanders, szkockiej 51. Highland Division i dostał się do niemieckiej niewoli pod Saint-Valery-en-Caux u wybrzeży północnej Francji 12 czerwca 1940 roku. Trafił najpierw do Torunia, a później do Stalagu 20B w Malborku. Był duszą obozu, zawsze lubiany, sprawiedliwy i chętny do pomocy. Zawsze dawał dobry przykład młodym żołnierzom. Jego umiłowanie sprawiedliwości miało jednak kosztować go najwyższą cenę. Oto, co spotkało słynnego Malcolma Mackenzie, dumnie pozującego do tej pamiątkowej fotografii. Jak wspominał stojący obok niego Jimmy Johnstone,
pracujący z nim w komandzie roboczym w Lesie Sztumskim. Był rok 1944. Pracowaliśmy przy wrębie drzew w Arbeitskommando Sztum. Nasze komando robocze składało się z 20 jeńców brytyjskich. Niewola i wspólne cierpienie najpierw zbudowały, a później każdego dnia wzmacniały tylko naszą przyjaźń. Minęły już 4 lata naszej niewoli. Każdy z nas myślał tylko o tym, żeby wrócić do swoich bliskich. Przeczuwaliśmy, że Niemcy przegrywają wojnę. Niektórzy strażnicy powoli zmieniali do nas nastawienie. Byli wyraźnie milsi i traktowali nas lepiej niż przedtem. Polscy robotnicy przymusowi donieśli nam o tym, że do Prus zbliżają się Sowieci. Niemcy stopniowo tracili pewność w swoje zwycięstwo i zastanawiali się, co się z nimi stanie, gdy zostaniemy wreszcie wyzwoleni. Zrobiłem nawet pamiątkowe zdjęcie. Oni chyba myśleli, że dzięki temu łagodniej potraktujemy ich, jak już wygramy tę przeklętą wojnę. Inni Niemcy jednak nadal zachowywali się względem nas jak barbarzyńcy. Odbijali sobie na nas wszystkie porażki, które ich wojsko ponosiło na froncie. Niektórzy z nas pomyśleli wtedy, że to dobry czas, żeby powalczyć o swoje prawa. Wystąpiły problemy z aprowizacją. Niemcy obniżyli nam codzienne racje żywnościowe. Tego dnia nie dostaliśmy żadnego posiłku. Zmuszono nas jednak, żebyśmy harowali tak ciężko jak zwykle. Pewien młody angielski jeniec nie nadążał jednak z pracą z powodu kontuzji nogi. Niemiecki strażnik dotkliwie go wtedy pobił. Z ciężkim sercem musieliśmy to wszystko oglądać. Nie patrząc na konsekwencje, Malcolm Cleeks McKenzie ruszył mu wtedy na pomoc. Od razu spotkał się z bezwzględnością tego okrutnego Niemca. McKenzie tym razem nie wytrzymał. Nie był wybuchowy jak inni Szkoci i dotąd starał się hamować swoje emocje. Powiedział, że nie będzie pracował, jeśli dostaniemy jedzenia. Zaczął wykłócać się z niemieckim wachmanem. Doszło do rękoczynów. Nikt wcześniej nie zdobył się na zaatakowanie żadnego ze strażników, nieważne co oni nam robili. Zaczęli się szarpać. Nie pamiętam, co dokładnie się w tej chwili stało. Wszystko działo się tak szybko. McKenzie rzucił się z siekierą na tego Niemca. Niemiec wtedy wystrzelił. Ciało naszego przyjaciela bezdźwięcznie osunęło się na ziemię. Ze strachu i poczucia rozpaczy nie mogliśmy wydusić z siebie słowa. McKenzie już nie żył. Niemcy kazali nam zabrać ciało Malcolma i natychmiast wracać do pracy. Nagle dotarło do nas, że straciliśmy naszego przyjaciela, w którym zawsze mieliśmy oparcie podczas tej cholernej niewoli. A stało się to chwilę po zrobieniu tego zdjęcia. Malcolm Cleeks McKenzie został pochowany przez kapelana obozowego Normana McLeana na cmentarzu w Marienwerder, w dzisiejszym Kwidzynie. Pochowano go po chrześcijańsku, ze wszelkimi honorami, a trumnę udekorowano flagą brytyjską. Towarzysze niedoli złożyli na jego grobie wieńce i odegrali wojskowe hymny żałobne The Last Post i Reveille. Już po wojnie, w 1949 roku, szczątki Malcolma McKenzie przeniesiono z Kwidzyna na cmentarz wspólnoty brytyjskiej w Malborku. Na jego nagrobku wyryto pochodzącą z biblijnej Pieśni nad Pieśniami inskrypcję w języku gaelickim Gesh en brysh en la, a gesh en tysh niskaren, co oznacza, dopóki dzień nie nadejdzie i nie odpłyną cienie. Na dzień przed swoją śmiercią Malcolm w liście do rodziny napisał: wszyscy tu z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym odzyskamy wolność i z Bożą pomocą wrócimy do domu. Wtedy jeszcze nie wiedział, że do domu już nigdy nie wróci. Takie historie powtarzały się w wielu miejscach podczas ostatniej wojny. Musimy pamiętać jednak, że nie tylko jeńcy wojenni byli ofiarami ciężkiej pracy na rzecz Niemców. Do rozmaitych prac wysyłano także robotników przymusowych czy więźniów obozów koncentracyjnych. Za chwilę poznamy jedną z takich historii, gdzie obok brytyjskich jeńców ze Stalagu 20B Marienburg pracowali właśnie więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof. Przenosimy się na chwilę do Susza, niewielkiego miasteczka leżącego daleko na południe od Malborka i na wschód od Prabut. Podczas II wojny światowej Susz nosił nazwę Rosenberg. To właśnie tutaj mieścił się podobóz, który podlegał pod potężny obóz koncentracyjny Stutthof.
Niesamowite informacje na ten temat odkrył jeden z członków naszej ekipy, pochodzący z pobliskich Prabud Adam Boguszewicz. Wysłana w sierpniu 1944 roku z obozu w Sztutowie grupa 10 duńskich więźniów, a wcześniej członków duńskiego komunistycznego ruchu oporu, miała pracować w lokalnym Tartaku. Tartak w niemieckim ówcześnie miasteczku Rosenberg leżał na skraju dużego lasu, z którego brał drewno. Dziś nie ma już śladu po tym budynku, a na zdjęciu widzimy, jak ten teren wygląda obecnie. Właścicielem Tartaku był niejaki Vogel, który z tajemniczych przyczyn popełni wkrótce samobójstwo. Być może dokonał tego pod wpływem swojej żony, którą Duńczycy nazywali, cytuję, wiecznie rozwydrzona, histeryczna i pyskata suka. Kierownikiem Tartaku i jednym ze strażników był Polak o nazwisku Jabłoński, Volksdeutsch, który związał swoją przyszłość z III Rzeszą i Hitlerem. Innymi strażnikami był alkoholik Lange i SS-man Friedrich Papke, który swoją skrajną brutalność okaże ostatni raz w maju 1945 roku, gdy zamorduje 70 żydowskich więźniów w ostatnich dniach II wojny światowej. Cofnijmy się jednak o kilka miesięcy. Jesienią 1944 roku w Tartaku pracuje także grupa jeńców brytyjskich, podlegających pod Stalag w Malborku. Raport Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który przytacza opis warunków bytowych jeńców w Suszu, jest niezwykłym źródłem informacji na temat Brytyjczyków pracujących na terenie miasteczka. Według raportu, 10 jeńców komanda roboczego numer 372 pracuje w Zeigewerk Vogel Rosenberg, czyli Tartaku Vogela w Suszu, a 8 w lokalnej mleczarni. Mężem zaufania, odpowiedzialnym za kontakty z niemieckimi władzami, jest kapral J. Hall. Jeńcy pracowali od 10 do 11 godzin dziennie i skarżyli się m.in. na to, że musieli ciąć drewno na budowę nowego lotniska, co było złamaniem konwencji genewskiej, zabraniającej pracy w przemyśle zbrojeniowym i obronnym. Wspomnienia duńskich więźniów obozu koncentracyjnego mówią jednak, że w Tartaku pracowało jedynie 10 brytyjskich jeńców. Zostali oni wypożyczeni przez Stalag 20B Marienburg-Willenberg i mieszkali w małym drewnianym budynku na terenie Tartaku, otoczonym ogrodzeniem z drutu kolczastego i pilnowanym przez cywilnych niemieckich strażników. Brytyjczycy pracowali jako woźnice, zwożąc drewno z okolicznych lasów czy obsługując maszyny parowe. Kontakty między Duńczykami i brytyjskimi jeńcami były początkowo zabronione. Niemieccy strażnicy Lange i Jabłoński nie mogli jednak przeciwdziałać kontaktom brytyjsko-duńskim. Jeden z duńskich więźniów, Hans Christian Staub, tak wspomina ten czas. Było też 10 angielskich jeńców wojennych, dzielne chłopaki. Kiedy brakowało nam tytoniu, zawsze dostawaliśmy mały dodatek. Nie wolno nam było ze sobą rozmawiać, ale nie można też było tego uniknąć. Inny Duńczyk, Helge Larsen, opowiada o hojnym i dobrodusznym szkockim jeńcu pracującym w kotłowni. Często niektórzy z nas pracowali w pomieszczeniu z wiórami, z którego było wyjście na zewnątrz kotłowni. Wtedy zwykle zdarzało się, że palacz częstował nas herbatą, ciastkami i kilkoma papierosami. Brytyjczycy dzielili się z Duńczykami zawartością swoich paczek z Czerwonego Krzyża. Jednak to nie papierosy czy niedostępne smakołyki były wtedy najważniejsze. Brytyjczycy zorganizowali radio, przez które nasłuchiwali wieści płynących z Europy. Wiedzieli, że Niemcy przegrywają na wszystkich frontach i wojna niedługo się skończy. W styczniu 1945 roku Armia Czerwona przełamuje niemieckie pozycje i prze w kierunku miasteczka Rosenberg. Wkrótce ewakuowano jeńców brytyjskich z Susza do obozu w Malborku, a dalsze losy Duńczyków, w tym ucieczka z rąk SS-manów i powrót do obozu w Stutthof, mogłyby być gotowym scenariuszem do filmu. Kiedyś na pewno opowiemy wam, co tam się tak naprawdę wydarzyło. A dziś mamy dla was jeszcze jedną wzruszającą historię z czasów ostatniej wojny. W latach 30. i 40. miliony młodych ludzi brutalnie wyrwano ze swojego życia i rzucono w wir szaleńczej wojny. Czy to Polacy, Niemcy, Anglicy czy Rosjanie, bez względu na narodowość, żołnierze każdej ze stron tęsknili. Tęsknili za rodziną, swoim małym miasteczkiem i pijalnią piwa za rogiem. W snach odwiedzało ich wielkie drzewo przed domem i ta piękna, długowłosa blondynka, której zakrwawione zdjęcie trzymali w kieszeni munduru. Będąc w niewoli, w obcym mieście, wśród obcych ludzi,
Wspomnienia i nadzieja pomagały przeżyć horror wojny. Smak kawy czy ciastek ze swojej ojczyzny, przesyłanych za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, przynosiły ich choć na chwilę w rodzinne strony. Niektórzy poszli o krok dalej. W Nowym Stawie, w jednej z obór podczas wojny, kwaterowało brytyjskie komando robocze Stalagu 20B. Dokonano tam niesamowitego odkrycia, jedynego w swoim rodzaju. Jeńcy w tajemnicy i niebezpieczeństwie wykonali tam malowidło ścienne. I nie chodzi tu o zwykłe wyrycie inicjałów w cegle. Gdyby strażnicy odkryli jakiekolwiek malowidło, skutki mogłyby być tragiczne. Takie coś było przez Niemców surowo zakazane. Jeńcy wykazali się niesamowitym uporem i odwagą, żeby zdobyć farby i w tajemnicy, po pracy, wykonać ten mural. Bo za ścianą, na której go malowali, mieszkał niemiecki strażnik. Brytyjczycy odtworzyli tam kawałek swojej ojczyzny. Przetrwał on wojnę, a tak wygląda dziś. Amatorska ręka pełnego smutku i nadziei żołnierza nakreśliła na krzywym tynku to, do czego każdy z nich najbardziej tęsknił. Dom. Angielski przytulny kąt. Kolorowymi farbami przelał na ścianę swoje wspomnienia o raju utraconym. Symbol domowego ciepła. Rozpalony kominek, fotele, książki, radio, szklanki i butelka whisky. Wszystko to, co na niego czekało w ojczyźnie. I na co oczekiwał z utęsknieniem. Emocji bijących z tego obrazu nie można porównać z niczym innym. Najlepiej opiszą je słowa żołnierza, widniejące powyżej. One thing worth waiting for. Jedna rzecz, na którą warto czekać. Oprócz malowidła, odkryto także 5-metrową, malowaną belkę podsufitową. A napis na niej brzmi: Snow or gale both row on the boat. Co oznacza: śnieg lub wichura toczą się po łodzi. Możliwe, że jest to fragment jednej z angielskich przyśpiewek marynarskich, zwanych szantami, które mogły być popularne wśród brytyjskich jeńców wojennych. Mural wielkości 1,5 na 1,5 metra z budynku w Nowym Stawie został odkryty i uratowany przez pana Bernarda Jesienowskiego, konserwatorów Jana Wiśniewskiego i Iwony Król oraz ekipę Muzeum Miasta Malborka, w którym po przeniesieniu i pracach konserwatorskich go wyeksponowano. To właśnie dzięki nim możemy go teraz oglądać. Nie wiemy jednak, kto był autorem tego dzieła. Nie wiemy, jak się nazywał. Wiemy jednak, co czuł. Nie wiadomo, co się z nim stało i jakie były jego dalsze koleje losu. Na początku 1945 roku, po rozpoczęciu wielkiej sowieckiej ofensywy z Nadwisły, wycofujący się Niemcy ewakuowali obóz. Wszystkie komanda robocze, w tym te z Miłoradza, Gnojewa, Nowego Stawu, Susza, Sztumu i Malborka, spędzono do obozu głównego na Wielbarku. 23 stycznia, przy kilkudziesięciostopniowym mrozie, tysiące jeńców wyruszyło w wielki marsz na zachód, w głąb ziem III Rzeszy. Wielu więźniów zmarło z głodu lub zimna podczas tej kilkumiesięcznej drogi. Ci, którzy przeżyli, opisali tę podróż jako marsz śmierci. Czy autor malowidła przeżył wojnę i wrócił do swojej rodziny, ukochanej, dzieci? Czy ujrzał swój wytęskniony dom z ciepłym kominkiem, który uwiecznił na ścianie obory? Miejmy nadzieję, że tak. Póki co jednak pozostanie to zagadką. Niemiecki obóz jeniecki Stalag 20B Marienburg-Wilhelmberg przez wiele lat był całkowicie zapomniany. Tak samo było z komandami roboczymi tego obozu, rozsianymi na terenie całego Pomorza, a po których zostały tylko echa dawnych wspomnień. Dzięki pasjonatom i pracownikom muzealnym udało się jednak uhonorować więzionych tu ludzi pomnikami i tablicami pamiątkowymi, a także specjalną wystawą muzealną. I my o nich pamiętajmy, o tych młodych ludziach, rzuconych przez wojnę właśnie do naszego miasta. A jeśli spodobał się Wam odcinek o komandach roboczych Stalagu 20B w Malborku, kliknijcie łapkę w górę, dzwoneczek i przycisk subskrybuj, a także dajcie nam znać w komentarzu, co sądzicie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.